Nazywam się Arkadiusz Jankiewicz i napisałem pracę na olimpiadę biologiczną pod tytułem Zasięg lotu pszczoły miodnej Apis mellifera L na podstawie analizy palynologicznej składu gatunkowego jej obnóży pyłkowych. Celem pracy było udowodnienie, że stworzona przeze mnie bardzo prosta metoda określenia zasięgu lotu pszczół jest możliwa do wykonania. I otóż pobierałem od pszczół obnóża pyłkowe i poddawałem je analizie palynologicznej. Zakładałem, że kiedy pszczoła, kiedy zapyla kwiat, pobiera z roślin pyłek kwiatowy i formuje obnóża pyłkowe, ale mi zależało na tym, aby pszczoła pobrała pyłek z kwiatów roślin wskaźnikowych, czyli takich, które są chętnie przez pszczoły oblatywane i rosną jednostkowo. Ja takie rośliny znalazłem. Były to dwa jesiony mannowe, dwa kasztany jadalne sprowadzane z południa Francji i trzy pola z gryką. I udało mi się określić zasięg lotu pszczół od kilometra do co najmniej 2,7 kilometra w linii prostej od pasieki oraz stworzyłem takie uproszczone menu pszczół w okresie przeprowadzania badań. Dodatkowo skonfrontowałem moją metodę z tymi konwencjonalnie stosowanymi w pszczelnictwie i moja metoda przede wszystkim jest bezpieczna dla pszczół i zupełnie nie robi im żadnej krzywdy, co wydaje mi się być jej istotnym aspektem. Znaczenie praktyczne dla pszczelarzy. Otóż kiedy pszczelarz zna zasięg lotu jego rodziny pszczelej, danej rasy pszczół, może umiejscowić pasiekę tak, aby otrzymać celowane produkty pszczele jak najwyższej jakości.